Witajcie moi widzowie, krótkie ogłoszenia parafialne. Jest 200 subów. Dziękuję wam, jak nie wiem co za te 200 subów. Powiem wam, że było około 100. Myślałem, że to jest magiczna liczba, nie do przekroczenia. Jednak stówka pękła, teraz pękło 200, więc dziękuję wam wszystkim, którzy kliknęliście suba. Że to zrobiliście. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają te filmiki. Ostatni film z moimi matchboxami. Nie daliście komentarza, czy chcecie, żebym nagrał taki odcinek. Co prawda nie było takiego komentarza, natomiast powiem wam, że liczba wyświetleń była większa niż się spodziewałem. Dlatego postanowiłem wam pokazać moje samochodziki. Ale zanim to nastąpi, zacznę od najstarszych resoraczków. To są autka, które posiadam jeszcze z dzieciństwa. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jeszcze swoje pierwsze zabawki. Ja co niektóre mam, można powiedzieć większość. Zobaczcie, takie autka, no jak się domyślacie, jestem rocznikiem, który takie autka mógł tylko dostać od kogoś, kto zakupił je w Peweksie za dolary. Albo jeżeli ktoś przywiózł takie samochodziki z zagranicy. Jeżeli w ogóle mógł wyjeżdżać i mógł przywieźć coś takiego. Więc ja swoje mam do tej pory. No i zobaczcie, co tutaj jest. Dodge Van. Made in England, tak? Jeszcze produkowany w Anglii. Później się ta produkcja przeniosła bodajże do Tajlandii. Nie śledziłem tam dobrze losów, gdzie teraz te wszystkie produkcje są, ale chyba później było w Tajlandii, ale to nie istotne. Istotne, że tu jest kolejny Dodge, też Made in Anglia. No i to są kochani te większe autka. Czyli te modele Super King, czyli większe niż te malutkie, które ostatnio pokazywałem. Ford Sierra, też wersja Super King. Tak. Zobaczcie. No, autka są po przejściach, że tak powiem, znaczy po przejściach. Obiegowe wersje, gdzieniegdzie pobijane, gdzieniegdzie może jakiegoś lusterka brakuje, no ale to są autka, które były używane. No właśnie, tutaj trzeba dach przykleić, tutaj jest produkcja włoska, Urago firma, Fiat 132, o ile pamiętam ten model, tak, nie wiem czy tu jest, czy tu będzie napisane, nie, 131, co ja gadam, 132, 131, Fiat Abarth, Fiat 131 Abarth, no z tyłu nieoryginalne koła, no jest jak jest, tak jak powiedziałem, ma swoje lata, no i teraz przejdziemy do tych, które zacząłem kupować. Jak widzicie kochani, zacząłem, jak mówiłem w ostatnim filmiku, kupować sobie autka. Nie miałem pomysłu, jak ich trzymać, a to te moje ostatnie, tak, Bel Air. Miałem pomysł, gdzie ich trzymać i jak. Natomiast, tego wam nie pokazywałem, tego nie było w ostatnim filmie. W ostatnim filmie były te trzy, a tu jest, zobaczcie, kolejny Bel Air 57 rocznik, tak. Tamten był złoty, ten jest czerwony. Bel Airek to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Tak, dobra, żebym nie zszedł z tematu. Nie wiedziałem bardzo, znaczy kolekcjonerzy autek to sobie w ogóle wieszają je fajnie na ścianach, całe ściany. Natomiast o, wóz Batmana. Natomiast ja nie mam tu na tą chwilę, znaczy jest możliwość, ale akurat tą ścianę, którą bym to mógł zrobić, mam tu plany z nią i na razie tych autek nie wieszam, bo no właśnie, tych autek nie wieszam, bo będzie tutaj mały remont.
I w związku z tym chciałem je tutaj zabezpieczyć, żeby były w stanie idealnym, no i żeby też opakowania były w stanie idealnym, tak? Motocykl BMW K1300. I dlatego zakupiłem takie pudło też w Pepco. No i w tym pudle one sobie leżakują. Czekają tutaj na lepsze pomysły. Plymouth 57. Też fajna maszyna, moi drodzy. Elegancja Francja. Fajowskie. No i co tu mamy? Chevrolet 70 rok. Tak, powiecie, że same Chevrolety. No nie same Chevrolety. No sporo jest Chevroletów, ale nie same. Okej. Okay. No i tu jakiś Hotbird, to taki, nie wiem, czy to Pontiac, podobny do Pontiaca, kiedyś takie Pontiaki były, pewnie pamiętacie takie autka. No, okej, no i tutaj Chevy Impala, 64, też kultowe auto, potężny silnik. No i tak, tutaj Nissan Skyline 2000 GTR, czyli już troszeczkę nowocześniejsze autko, natomiast jest już klasyk. No i tutaj Matchbox, jak zauważyliście, Jaguar 56. Dobra, trzeba się uwijać, bo film ma 7 minut, a tu jeszcze troszeczkę autek. No i matchboxik BMW model 69. I tak. I ON Motors. No dobra, przeczytajcie sobie, nie będę sobie łamał języka. No ale fajny, no nie? Elegancki sprzęt. I co tu mamy? Chevrolet Camaro 8.5 model, tak? O, kolejny Chevrolecik. Sportowy wóz. Dobra. I teraz też Chevrolet CBR jakiś. No to już nowoczesny sprzęt. Rakieta dosłownie. I tutaj Corvetta Stingray 64. Dobra, chyba trzeba przyspieszyć. Lecimy. Tutaj Volkswagenik, garbusik, fajowski, śmieszny. No i Chevrolet model 67, Chevrolet SS. No, kultowa maszyna, czyli kolejny z Chevroletów. No i tutaj Jaguar 2020, sportowy, nowoczesny. Dobra, przyspieszamy. No i Corvetta C7, sportowa maszyna. Piękny. Camaro 67. Fajowskie sprzęty. No i tutaj matchboxik, jakaś terenóweczka. Matchboxik Volkswagen Golf 1. No pewnie pamiętacie taki sprzęt fajowski.
No i co tu mamy? Ford Mustang, model 65 w kabriolecie. No i piękna maszyna, kochani. Matchboxik Mercedes AMG. Dobra. Nowoczesny sprzęt. No i teraz Plymouth. Rocznik 57. Fajne są te skrzydła. Zawsze mi się podobały te skrzydła, te maszyny z lat tych 60. Fajowskie, fajowskie. No i matchboxik, jakiś taki wynalazek dragster. I tutaj też matchboxik, jakaś terenóweczka. I kolejny matchboxik Nissan Junior model 62. Ale film się robi dosyć długi. No i matchboxik tutaj Ford Coupe 33. No ale tu po przeróbkach takich jak widać. No i Camaro 67. Piękna maszyna w ognie. Triumf w kabriolecie. Sportówka. Ford Escort 70. rok. Tutaj w barwach rajdowych, czyli rajdowa wersja. No i Chevrolet 64 Stingray jakiś, no też sportowy, fajny. Ostrość, co tu z ostrością się dzieje? No, piękny, piękna maszyna. No i dalej Dodge Challenger 500 model 69. Shelby GT500 model 68. No to pamiętacie pewnie tego Shelbiaka z filmu tych Szybcy i Wściekli bodajże. Tam takie sprzęty były. Shelbiak. Piękna maszyna. I teraz co tu jest? Ford model 32. Oczywiście po przeróbkach. Tu po tuningu mocnym. Nie jest to oryginał. I ostatni Ford Custom. Ford Maverick Custom. Też fajowski. Trochę już przyspieszam, bo film się robi długi. No i dobra, kochani, rzut autek. Jak to wygląda? Taki zbiór. No oczywiście, gdyby to było zaprezentowane w jakiś tam sposób inny, no to by pewnie to wyglądało fajniej i efektowniej. Ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Powiem wam tak. Rzecz co do tutaj modeli kolekcjonerskich. Hot Wheels wypuściły modele kolekcjonerskie. Te wszystkie samochodziki, które wam tu pokazałem, są to standardowe resoraczki wypuszczane w bardzo dużych nakładach. Natomiast wśród tych standardowych w sklepie za tą samą cenę możecie trafić modele kolekcjonerskie. I te modele kolekcjonerskie, moi drodzy, niewiele różnią się od tych zwykłych modeli standardowych. Na pierwszy rzut oka, dla kogoś, kto nie wie o co chodzi, no to może w ogóle nie zauważyć różnicy. A czym one się różnią? Modele kolekcjonerskie wypuszczane są, tak jak się domyślacie, w ograniczonych nakładach, więc są poszukiwane przez kolekcjonerów. No i wtedy za takie autko warte 7 zł w sklepie,
Możecie tutaj śmiało wyrwać kilka stów od kolekcjonera. Kolekcjonerskie egzemplarze mają tutaj opony. Te zwykłe samochodziki, standardówki, mają plastikowe, natomiast opony mają wersje kolekcjonerskie, opony z bieżnikiem. Różnią się trochę lakierem, malowaniem, natomiast na każdym tutaj tym kolekcjonerskim egzemplarzu, egzemplarzu, napis jest TH lub STH, czyli to już oznacza, że to jest model kolekcjonerski. I co najważniejsze, często na samochodzie jest takie okrągłe kółko, w którym w środku znajdują się ognie. No nie takie ognie jak tutaj, bo to są nie na całym samochodzie, tylko mówię o kółku. Będzie kółeczko i w kółeczku będą ognie. I zawsze w tym miejscu, na pudełku, pod autkiem, będzie znajdowało się kółko, w którym będą ognie. I to wtedy oznacza, że jest to egzemplarz kolekcjonerski, wypuszczony w nakładzie limitowanym. No i wtedy naprawdę trafiliście, kurczę, piękną rzecz za śmieszną kasę. Więc jak przeglądacie takie autka, zwracajcie na to uwagę, bo po prostu warto tutaj spojrzeć. No dobra, ja niestety takich autek nie mam, nie przedłużam, pokazałem Wam moje standardy, więc jeżeli filmik się podobał, dawajcie łapeczkę, dawajcie subskrypcję. Jeszcze raz wielkie dzięki za 200 subów. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.